Rozmowy na wynos. Podcast nie tylko o marketingu. Zaprasza CPC Brand Consultants i Papaya Films. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmowy na wynos, odcinek 1026. Jak bądź na sukces. Dokładnie tego nas. ci życzę. I w tym dobrym nastroju mody na sukces jest dzisiaj Jacek Bielarz, dyrektor marketingu w Maspexie. Dzień dobry. Dzień Bardzo dobry. się cieszę, że tutaj do nas przybyłeś z Krakowa. Mi było. Z Krakowa. Ale mówię, że byłeś wcześniej w Warszawie, więc jesteś zaaklimatyzowany. Tak, jestem mobilny. Super. Ym, nie wiem, czy wiesz, mamy taką przypadłość w rozmowach na wynos, że zaczynamy od ym, trudnego pytania. Ono dotyczy twojej największej porażki zawodowej. Nie sukcesów, bo o sukcesach pogadamy później. Tylko yy, porażki. No i teraz musisz się hmm. przyznać, czy jakaś hmm. porażka w twojej karierze była. Porażka, no ja miałem tyle akurat jakiegoś takiego w życiu szczęścia, że jakaś taka wielka porażka chyba mnie nie nawiedziła. Miałem dużo takich błędów, nowości, młodości, gdzie mi się wydawało, że moja perspektywa to jest perspektywa wszystkich. I wiesz, był kiedyś taki, w erze YouTube'a, jak jeszcze sobie ludzie przesyłali filmiki z YouTube, bo nie wiem, czy to jeszcze jest w ogóle case. To był taki komik, Jeff Dunham, który miał taką, brzuchomówca, miał taką kukiełkę i, i sobie tam, to był stand uper jakieś żarty rzucał. Myśmy sobie te filmiki wśród znajomych przesyłali, no i oczywiście, wiesz, ja pomyślałem, że wszyscy już w Polsce znają ten filmik i wziąłem jedno z tych jego hasełek i włożyłem pod kapselki, mhm. te takie tym barkowe znane, mhm. no i nie skończyło się to dobrze. Mhm. I rozumiem, że Polska się z tego nie śmiała. No nie, nie, nie pykło, jak to mm -hmm. młodzież mówi. No. Mm -hmm. A jak swoją drogą, um, um, jak jest monitorowane, jaka jest reakcja na, na te hasła pod kapselkami, jak to sprawdzacie? Znaczy, one są w gruncie rzeczy w większości pozytywne, więc nie, nie ma tutaj co monitorować. Ta mm -hmm. historia z kapslami jest bardzo długa. W zasadzie to jest wiesz, gdzieś tam w DNA główny asyt tej marki, mm -hmm. więc dużo aktywacji w związku z tym się odbywa. Mamy włączone w firmie social listeningi, mm -hmm. wydając tam też. Y mm -hmm. Partnera, który to monitoruje, ale zazwyczaj to jest wszystko na pozytyw. Jakie wyciągnęłeś wnioski z tej historii? To są, no, czy wniosek jest taki przede wszystkim, że y, podstawowa lekcja pana Kanemana, mm. czyli y, żeby wyjść z tej swojej bańki, branżowej, nie wiem, społecznej, klasowej, zwał jak zwał, czyli grupa badawcza Ja i moi znajomi. Mm. Tak? I, I zauważyć, że. No w Polsce ludzie jednak i myślą, i konsumują media inaczej, i, i tak dalej. Wiesz, Netflix jest takie przeświadczenie w branży, że Netflix to wszyscy oglądają. A penetracja Netflixa tak naprawdę to jest 2,5 miliona ludzi raptem. Oczywiście w Polsce druga połowa na nielegalu, nie? tak. ale, ale to nie jest tak, że wszyscy oglądają Netflix. Właśnie tą rozmowę, którą zaczęliśmy dzisiaj przed spotkaniem, a propos spotkań klasowych, moje, mojej też klasowej, to tam. Też rozmawiałem z ludźmi i nie było tak, że wszyscy oglądają Netflix, nie? więc to są takie zrobiłeś... jakby zaskoczki, które czasem aż wiesz, w trudno w nie uwierzyć, będąc w tej branży. Nie? Mm -hmm. Ale rozumiem, że spotkałeś się z swoją klasą licealną i zrobiłeś im fokusa. Nie, nie, to jakoś tak wyszło przy okazji, ale teraz mi się skojarzyło. Mm -hmm, mm -hmm. Trochę pracowaliśmy i... ze sobą i zauważyłem, że ty masz dużą taką czujność na to właśnie ej... Nie interesuje mnie, co się nam wydaje, tylko tak, jaka jest rzeczywistość tak, tak. na zewnątrz. A czy nie ma ryzyka przegięcia w drugą stronę? To znaczy, hmm. na ile z kolei ty jesteś gotów wiesz zrezygnować z swojej wiedzy, swoich intuicji, na rzecz tego, muszę zobaczyć, jak jest na zewnątrz. No bo jakby też można w drugą stronę przegiąć, prawda? Tak, to jest ciekawe pytanie, bo gdzieś czytałem artykuły, w, rozpisywał się o tym swego czasu Harvard Business Review, hmm. że nie ma czegoś takiego jak intuicja w marketingu. Nie ma. Nie ma. Hmm. Znaczy. To nie jest, zdaje, tylko że tak powiem, jakichś tam ekspertów, którzy <much> to zbadali. <much> I w ogóle rośnie takie napięcie w związku z tym, że coraz więcej rzeczy można zmierzyć i zbadać i sprawdzić i zweryfikować bardzo szybko dzięki tym wszystkim nowym <much> <much> i mediom i, i aplikacjom, że, no, że ta intuicja przestaje gdzieś być już taka istotna. Natomiast A to jest twoja ja wciąż... zasada pracy? Nie. Ja staram się balansować między intuicją, a, ale też bardzo dużo czasu teraz poświęcam jednak na sprawdzenie pewnych toli mm -hmm. z racji tego, że y, znaczy intuicja jest chyba dobra, wydaje mi się, jak się opiekuje brandem, z którym się jest bardzo mocno w jakiś sposób związany, w takim mm -hmm. sensie, że się funkcjonuje w tych grupach, które go używają tak. Ale gdy się z tego wychodzi, no to już można bardzo dużo błędów popełnić według mnie. To ja teraz wejdę w polemikę z Harvard Business Review. Dobra. Jak <noise> ja wchodziłem kiedyś z szarpem, więc wiesz. <głosy> 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 ja też sobie nie dam w kaszę dbuchać, sorry. No. no bo zobacz, jeżeli rzeczywiście jest tak, że wszystko jest kwestią weryfikacji za pomocą dostępnych źródeł wiedzy, to mniej więcej każdy ma dostęp do tych samych narzędzi weryfikacji. W związku z tym na przykład twoja kariera by się nie rozwinęła jak się rozwinęła, bo posługiwałbyś się dokładnie tymi samymi metodami i podejmowałbyś te same decyzje, co każdy inny zaglądający do tych samych źródeł wiedzy. Jest gdzieś ten czynnik ludzki, który powoduje, że ktoś jest z przodu, a ktoś jest z tyłu. No tak, ale to ty yy, wyciągasz wniosek, że na podstawie. Tej samej wiedzy podejmuje się te same decyzje, a to w ogóle nie jest case. Okay. Bo na podstawie tej samej wiedzy można w zupełnie różnych kierunkach mm -hmm. pójść. Można podjąć głupie decyzje. Można głupie, można bardzo mądre. Okay. Można mm -hmm. wymyślić coś, co Cię odróżni. Ale to z tego, co rozumiem, że taki jest z tego wniosek, że odtwarzając trochę Twój warsztat pracy, że najpierw jest ten moment rozpoznania terenu, im bardziej oparty na danych, tym lepiej, ale potem jest ten moment decyzji, która już może być bardzo, powiedziałbym, przesycona jakimś indywidualnym podejściem. Tak, no mamy taką całą jakby wewnętrzną, no nie wiem nazywać nazwać tego metodologią, bo to jest bardzo mhm. duże słowo, ale taką, powiedzmy sobie, taki schemat pracy, że bardzo dużo czasu poświęcamy na eksplorację, mhm. jakby konsumenta, jak on myśli, co on czuje i, i tak dalej. Mocno to wiążemy z produktem. I, I to jest jakby taki, nie wiem jak to nazwać, paradygmat, mm. czy, czy jakiś e, wskaźnik, wyznacznik naszej pracy, że wszystko musi się sklejać z produktem. No i potem, tak, potem, no, case oceny, wiesz, wyróżnialności reklamy jest bardzo e, no, subiektywny. Jak nie masz podłączonego do tego jakichś badań typu link, a nie zawsze masz, bo nie zawsze masz na to budżet, bo niektóre marki są mniejsze, no to jakieś decyzje podejmujesz na podstawie swojego doświadczenia. I wtedy pada to straszne zdanie, podoba mi się, nie podoba, albo fajne. No niestety, marketing jest jednak, to nie jest nauka ścisła. Mm -hmm. Okej, okay. a jak jesteśmy przy marketingu i twoich odczuciach, jest coś, co dzisiaj cię w branży drażni, śmieszy, słowo, które jest nadużywane, Chcesz pojęcie. Chcesz na rozmowę o brand purpose? Ehm, nie, nie, <laughs> że, chociaż rzeczywiście w tym punkcie naszych rozmów brand purpose dosyć często wypływało, chociaż mm -hmm. nie zawsze, ale jeżeli uważasz, że to jest ten moment kontrowersji, to jasne. Nie, ja bym powiedział, że, hmm, że po przerobieniu iluś tam dziesiątek już nawet tych kampanii reklamowych i, i prezentacji mam taki, nie wiem czy to jest coś, co mnie jakoś tam, nie wiem, żenuje, ale mam taki moment, takie uszczypnięcie rozczarowania, jeżeli przychodzą pomysły od partnerów zewnętrznych, które są bardzo odklejone od produktu. To znaczy, tak jakbyśmy zapominali, czym marketing de facto jest, a dla mnie marketing jest komunikowaniem korzyści wynikających produktów z produktów w odpowiedzi na potrzeby ludzi, tak? Czy to istniejące, czy, czy wykreowane, no bo to też można robić. Natomiast yy, ta, tak rozumiem swoją yy, rolę, i rolę, to, i to, jak ten zawód funkcjonuje. Natomiast często powstają wiesz, jakieś wysublimowane konstrukty myślowe z, z pogranicza filozofii, z którymi nie, nie bardzo warto co zrobić. Więc. Powiedziałbym, że to co, to, co gdzieś tam mnie mierzi czasem i to powoduje u mnie też taki wiesz. <laughs> uścisk w brzuchu to jest jak, jak koncepcja komunikacyjna odkleja się od rzeczywistości produktowej. To jest dla mnie Dlatego wspomniałeś o Brand Purpose, że on właśnie bywa już bardzo daleko od produktu, że tak. to są te momenty, gdzie już no, o produkcie się czasami nawet wręcz nie mówi. Tak, bo, bo właśnie, no i to jest yy, kwestia tego, że ludzie zapominają. Nie chcę też jakoś tutaj generalizować, ale często jest tak, że przychodzą na coś partnerzy i wstają Always, wiesz, Like a Girl kampania mm. albo Takie mm. Przykłady, które tak. Używają wszyscy? Dokładnie. Mm. Natomiast to, o czym się zapomina w tych caseach, to jest to, że te firmy inwestują 20% budżetu w te kampanie. To jest jeden film, który jest włożony w social media i gdzieś tam promowany a 80% ich sukcesu to jest innowacje produktowe i reklamy takie hard, hard sale, czyli komunikujące korzyści, czy tam w przypadku Always, to, to, to wiesz, to w Stanach, jak sobie odpalisz telewizję taką zwykłą, jakąś codzienną, to, to Always to nie jest like a girl w telewizji, tylko tam jest, wiesz, podpaski, które bardziej chłoną, mają większe skrzydełka, dopasowane do, do różnych rodzajów ciała i tak dalej. I to na tym polega sukces w ogóle always jako brandu. I to samo DAF, bo DAF nie zdał się wielki przez kampanię Real Beauty, tylko oni przez 20 lat konsekwentnie y, wzięli swoje, to swoje USP, czyli y, y, kropelka Kremu nawilżającego bodaj w tej kostce do mycia, bo nie tego nawet mydłem nie nazywają, y, i, i rozszerzali na kategorie peryferyjne, czyli wchodzili w dezodoranty, w szampony, wiesz, w płyny do kąpieli. Potem była ekspansja geograficzna. Jak oni nabrali masy, no to weszła kampania Real Beauty genialna. Nie, ja tego nie kwestionuję. E, i, I ona im też spowodowała, że, że ta marka się zaczęła nakręcać, ale najpierw musieli nabrać masy. No i to, co oni zrobili, w związku z tym Brand Purpose jeszcze tylko skończę, sorry, bo wiem, no, że chcesz już coś o coś zapytać, to jest to, że oni się. najpierw robili, mhm. czyli najpierw było story doing, a potem było storytelling i to jest coś, o czym często się zapomina, mhm. jak się takie kampanie robi. Mhm. Bardzo to powiązali z produktem, to jest przyklejone do produktu, no beauty, real beauty da w sprawie, że jestem jakby piękna tak naprawdę, jaka jestem, a trzecia, że oni w to bardzo dużo inwestowali. I to są trzy takie dla mnie czynniki, które jak się tego nie ma, to się tego jakby nie powinno dotykać tego obszaru w ogóle. Mhm. Ja tylko się już zastanawiam, no bo yy, to, że ta ucieczka w górę piramidy potrzeb trwa, i już nie wystarczy powiedzieć że coś jest słodkie no to nie jest też przypadkiem ponieważ z jednej strony nie sposób się z tobą nie zgodzić że musimy pozostawiać w związku z produktem no tylko problem polega na tym że tych e, atrybutów które produkty mają jest skończona ilość i twój konkurent równie dobrze może powiedzieć że jest równie owocowy równie słodki e, równie przyjemnie się go rozsmarowy i tak dalej tak dalej. Stąd ucieczka w, 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 w górę potrzeb nie? I jakby ty mówisz nie przychodźcie do mnie z abstrakcją, ale z drugiej strony również oczekujesz, żeby to, co zostanie przyniesione jako pomysł na komunikację dawało jakąś unikalność, jakąś wyróżnialność. To jak, ten, jak to rozbroić? Nie, bez dwóch zdań masz rację. Jak, jak już jest taka kategoria, która jest, wiesz, wysycona Rynek jest dojrzały, produkty są już prawie że commodity, bo jest siedem konkurentów, którzy mają ten sam produkt i tak. drugie tyle private labeli. Mhm. To owszem, trzeba iść w górę piramidy, ale to też nie jest rzecz, która według mnie zadziała w długim terminie, mhm. ale to też nie jest kwestia, że tak powiem, partnerów zewnętrznych, tylko firmy, która musi inwestować w innowacje, musi gdzieś lewarować te swoje przewagi yy, i ten brand jakoś osadzić gdzie indziej, albo w, albo w innym, ja to nazywam zeitgeist w mhm. kontekście kulturowo-społecznym, albo robiąc ten faktycznie Brand Purpose, ale i tak trzeba uciekać. I tak trzeba, za i tak trzeba uciekać produktowo. No Moim tak. zdaniem, jeżeli nie ma rzeczywistości produktowej, to rzeczywistość komunikacji na tego nie pociągnie. Okej, okay. to jest ciekawy trop, że rozumiem, mówisz, że to nie jest sposób przerzucać na agencję, na zewnątrz. Znajdźcie mi wyróżnik, tylko kombinujmy u siebie. Tak, to znaczy można ciekawe. dojść do momentu, w którym się otwarcie mówi, słuchajcie, tutaj wyróżnika nie ma, możemy wam to zrobić, ale, ale to już decyzja marketera, czy to zadziała, czy nie. Według mnie sam wizerunek bez korzyści produktowych Mhm. Krótka historia. Okay. No to myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść od, od ciebie do, do Twoich marek do, i do marketingu. Mhm. Bo parę zasad działania już tutaj się pojawiło bardzo cennych, no ale teraz ym, będzie taki moment amerykański. Bo jak się popatrzy na ostatnie EFI, to można zauważyć, że jesteś w tym, co robisz, bardzo skuteczny. I pojawia nawet takie słowo jak sukces. Gadaliśmy o tym chwilę, zresztą do tego wrócę jeszcze. Czy można w ogóle mówić, że się w Polsce odniosło sukces? Ale teraz poproszę Cię o jeszcze rzecz straszniejszą, żebyś nam powiedział, jaki jest przepis na ten sukces. Czyli tak zupełnie serio, jeżeli udało Ci się, tak jak wracając do kwestii wymierności, w tak. wymierny sposób udowodnić, że to, co robisz, przynosi efekty, bo EFI jest o tym to jakiś na to patent. Teraz Nie. musisz się podzielić z konkurencją, oni to skopiują i w następnym Jasne. roku oni wygrają. Nie, <laughs> Dobra. To proszę wyjść do To jest faktycznie ciekawe pytanie. Natomiast ja to, co chciałem podkreślić na początku. To, że to nie jest mój sukces, tylko to jest sukces zespołu mojego, który mam przywilej i przyjemność prowadzić, ale i powiem coś jeszcze bardziej kontrowersyjnego, mam wrażenie, który w świecie marketingu powoduje jakieś tam trzęsienie serca, że, że to nie jest sukces marketingu, tylko to jest sukces jednak całej organizacji. Bo to marketing jest oczywiście bardzo ważną częścią układanki. My nadajemy gdzieś tam kierunek, przynosimy te innowacje, jesteśmy na bieżąco z trendami i tak dalej, wyznaczamy Azymut. Natomiast, no, sukces to jest też nasz dział commercial, mhm. czyli to jest. Ciał handlowy, customer marketingu. No tak. Mamy swój dział, wiesz, bardzo wysoko rozwinięty NPD i RD. Mhm. Mamy wewnętrzne działy mediowe, digitalowe, graficzne, produkcyjne, wiesz, jest dział, w ogóle dział produkcji. Jak nagle kampania zaczyna, że tak powiem, żreć, mhm. to też produkcja musi się do tego jakoś dostosować, jak mhm. przekraczane są plany, i gdy tego nie ma, no tak. gdy te wszystkie klocki nie są poskładane. To, to, to nie ma tego sukcesu, więc to jest, to bym powiedział, że, że po pierwsze, tak, mhm. a jak mnie pytasz o przepis, to, to myślę, że go chyba nie znam. Mogę ci powiedzieć i, i nawiązać do tego, co już mówiłem, jaka jest filozofia mojego myślenia. No i to jest właśnie to właściwe balansowanie rzeczywistości produktowej i komunikacyjnej. Czyli to, o czym mówiliśmy wcześniej, że albo znaleźć w produkcie jakiś wyróżnik, albo go dobudować, albo osadzić w kontekście społeczno-kulturowym, albo. Ja to jakiś przykład. No, na przykład mamy um, sosy łowicz, takie sosy do gotowania pomidorowe spaghetti, tam sos meksykański i tak dalej. No i to jest kategoria, która wyrosła na tym, że gotuj szybko. W sensie to ci pomoże gotować szybciej, nie tracisz czasu i tak dalej. No i gdzieś tam na ten moment już wszyscy to wiedzą. Po, jakby w produkcie innowacji za bardzo Polacy nie oczekują, bo próbowaliśmy tam różnych dróg, zosy białe, sosy grzybowe, wiesz, jakieś tam szeczułańskie z pokrywką, z mają dodatkami. być różne, ale pomidorowe. Dokładnie, Chyba być różne, ale ważne, żeby był pomidor. No i to nie, i to nie, nie wygrywało. No i w pewnym momencie też ta, jak, jak robiliśmy wciąż te, jak Sharp mówi, dlatego ci mówiłem, że w polemikę z Sharpem wchodzę, <laughs> ogrywaj asety, te distinctive assets i bądź zawsze osadzony w tych kategorii entry i to ci przyniesie sukces, no to nie. Bo ludzie mówią, ale jakby ja to wiem, po co mi to tak. jeszcze raz. Nie? Mhm. I, i, no i tutaj bym powiedział, że trzeba to robić, jakoś gdzieś tam wiesz, w tle przypominać, że to jest jednak szybkie, ale to, co myśmy teraz y, sobie gdzieś tam ułożyli, to jest to, że jest hype na y, jedzenie roślinne. Jest wielka fala, która idzie wege, z tym, że wege polaryzuje, mhm. ale jedzenie roślinne jest okej, okay. y, warzywa. Mhm. Czyli jeszcze trzeba przejść z wege na roślinę, na warzywa. Wege i, nie i, i, wolno powiedzieć, warzywa wolno. Nie wiem, czy wiesz, że w Polsce y, polaryzuje taki produkt jak ciecierzyca. Nie, nie widziałem. No. Chorizo. Mhm. To są rzeczy, które... To nie jest tak, że wszyscy to jedzą. Nie? Mhm. Tam 40% Polaków nigdy nie jadło tiramisu. Ok. Nie ja, mówię, ja widziałem z kolei dwa dni temu sondaż, był w Rzeczpospolitej, gdzie było pytanie, czy w związku ze zmianami klimatycznymi w ogóle i też z stanem hmm. zdrowia, czy powinno się zmienić yy, i ograniczyć yy, spożycie mięsa. I zgadnij, ile osób powiedziało, że nic w tej sprawie nie, nie wolno zmieniać, czyli zostawmy tak, 70. jak jest, 58%. A, no tak. Ale jak się zajrzało do przecięć i spojrzało się w elektorat pewnej partii, to ten wskaźnik rósł no, już do 80%. Stop, stop, tak jest. <laughs> Ale wracając jeszcze do tych mm. stosów, no nie? No i yy, przeszliśmy z tego, żeby. Mówić o tym, że to jest do mm. szybkiego gotowania, chociaż wciąż to robimy, mm. do mówienia, że tam jest po prostu, y, to jest w łatwy sposób na warzywa. Okay. I to jest wpisanie tego samego produktu mm. dokładnie, który mamy, mm. w kontekst, czy tam trend, który jest. Zmiany społeczne. I wtedy dla ludzi to jest, o, coś nowego, mm. to jest mi potrzebne, bo ja teraz tego szukam, mm. I mimo że to jest ten sam produkt, można taki switch zrobić. Oczywiście nie zawsze się takie rzeczy udaje znaleźć, mm. ale to jest jedna z dróg. Okay. Jak mnie pytasz o przykład, no to to jest taki przykład. Czyli z jednej strony zostajemy na tym Twoim polu, w Twojej rekomendacji, trzymajmy się kontekstu produktu, ale tak. poszukujemy takiego sposobu opowiedzenia o jakiejś cesze produktowej, która jest relevant, teraz powiedziałem po polsku, no dokładnie. W, w danym momencie. Tak, mhm. to jest taki przepis. Okej. Okay. Nie wiem, czy konkurencja teraz pomyślała, dobra, mamy to, jedziemy do przodu. Może tak, ale idąc tropem porad, to teraz porady z kolei dla agencji reklamowej. Cały czas startując z tego samego punktu, mm -hmm. zakładamy, że doprowadziłeś ten proces współpracy. No do takich efektów, no bo też samo, tak jak powiedziałeś, samo się nie robi, jest też po drugiej stronie ta agencja i nagle oni z tobą są w stanie te FI zdobywać, co też każda agencja oczywiście lubi. To teraz w taką antyrekomendację, przychodzi do ciebie agencja, robi coś i ty mówisz, o nie, z tym państwem to się nie polubię, czyli jak się można yy, przy tobie łatwo i boleśnie skompromitować? Oj, to stawiasz mnie w takiej pozycji, wiesz, ce Cezara na. na wiesz co? Ale ja myślę, że to jakby też jakby nie, 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 nie udawajmy, no tak jest. Na koniec wiesz, przychodzi do ciebie kilka, to jest rzeczywiście bardzo bolesne, no ale tak to wygląda. Przychod przychodzi wielu, wszyscy myślą, że mają bardzo dobre pomysły, no bo inaczej by nie przyszli. A potem się okazuje, że ktoś wygrywa, a ktoś bardzo przegrywa. Mm -hmm. No wiesz co, ja może powiem, co nas kręci i co nas podnieca. Super. <laughs> Czyli na pozytywnie. <laughs> tak, dobrze. Bo to jest tak, że bardzo doceniamy wśród naszych partnerów, jak oni faktycznie nadążają za tym, co się dzieje i w komunikacji u konsumenta. To znaczy, nie, że prezentacja wygląda tak, że 90% fokusu jest na spot TV, mhm. a reszta jest na tak zwaną, wiesz, doczepkę, mhm. że, przy, przy, że jest. Wielki rozbudowana filozofia na temat telewizji, a potem jest filtr AR i, i merch z ubraniami i to mm -hmm. ma zadziałać, tak? Mm -hmm. Piąty rok z rzędu, czy nie wiem, już któryś ogłasza się rok mobilu, mm -hmm. a często gęsto w prezentacjach tego nie widać w ogóle. No, I to jest dla mnie jakieś takie mm -hmm. zaskakujące i na to kładziemy ogromny nacisk. Zresztą pewnie jak niektórzy partnerzy będą to oglądać, to oni to wiedzą dobrze, że u nas na to się duży nacisk kładzie, żeby, żeby te touchpointy jednak wszystkie były dobrze zaopiekowane, a nie tylko mhm. ciężar na telewizję. Ja nie mówię, że telewizja nie działa, żeby było jasne, bo mhm. działa w niektórych targetach mniej, w niektórych bardziej, mhm. bo to też jest skomplikowana sprawa. Natomiast to już nie są czasy, gdzie jest wiesz. Mm -hmm. Spod, a reszta jakby mm -hmm. troszkę po macoszemu potraktowana. No to to na pewno jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, o czym już wspominałem, czyli ten produkt. Mm -hmm. Jak się za bardzo odklejamy od produktu, to, no to słabiutko. Zwłaszcza w mniejszych brandach, bo mm -hmm. wiesz, jak się ma jeszcze taki duży brand po, pod sobą, to można. Bo masz jeszcze kupę Budżetu, żeby zaopiekować te, te cechy takie produktowe, te, które są faktycznie odpowiedzialne na korzyści. Jeżeli się ma mały budżet, małą markę i się robi tylko wizerunek, no to, no to trudno nam się z tym jakoś pogodzić. No a trzecia rzecz to jest ten pan kaneman, tak? Czyli być targetem, a nie to, tym, co tobie się podoba. Mhm, mh. To sobie powiedzieliśmy też już wcześniej. A powiedz właśnie, jak mówisz o, o, o markach. Ty masz gigantyczny przegląd, ten, czy do, doświadczenie w, w pracy nad markami, ale miałeś taki moment, o ile dobrze pamiętam, gdzie dużo uwagi twojej było przy napojach, a potem mm. się przesunęło to w stronę tak. jedzenia. No i teraz ktoś by mógł powiedzieć, mniej więcej wiemy, na czym polegają różnice między piciem a jedzeniem, ale mam takie przeczucie, że wybudowałeś jakiś zbiór praktyk zasad i hmm. takich złotych środków właśnie do komunikowania napojów i one się pewnie potem z kolei średnio przekładają tak. na komunikowanie jedzenia. To o czym trzeba zapomnieć, jak się komunikowało picie, a potem się zaczyna komunikować jedzenie. Które lekcje nie działają? Okej. Okay. No wiesz to przede wszystkim to co gdzieś tam było dla mnie ogromnym zaskoczeniem to była skala. Mhm. To znaczy skala i wynikające z niej możliwości, bo wyobraź sobie, że, że masz brand, którym robisz kilkanaście kampanii rocznie, mhm. i nagle przerzucasz się na, na markę, która z racji, wiesz, rynku, na którym funkcjonuje, je, jego wielkości i budżetu, w związku z tym jaki jest w stanie wygenerować, ma jedną kampanię na rok. No, nie? Mhm. E, no i tutaj też o tym już rozmawialiśmy, musiałby większy proces analityczny, jakiejś tam eksploracji, no bo jak się pomylisz, mhm. no to sobie nie nadobisz z tymi kampaniami, tylko masz, mhm. wiesz, kontent mhm. na dwa lata. No nie? Czyli paradoksalnie mała marka wymaga większej uwagi? Yy, no, czyli powiedziałbym może, że większej, ale bar tak, jakiegoś takiego jednak sprawdzania, tak? Mhm. Yy, bo ta... Nie, nie ma czy czym potem poratować. Mhm. No bo jeżeli rynek SNN, czyli soków nektarów, napojów, no to jest ponad 4 miliardy. Nie? Energetyki to jest tam prawie 3 miliardy. Mhm. A największy rynek foodowy, na którym my funkcjonujemy, to jest rynek makaronów i ona ma tam trochę ponad 1,5 miliarda. Mhm. Nie? A reszta to są rynki po 500-600 milionów, więc ja musiałem się przystawić z myślenia o milionami sztuk mhm. sprzedanych. Mhm. Na myślenie, wiesz, setkami tysięcy albo dziesiątkami tysięcy. To było, to było pierwsze takie, mm -hmm. wiesz, zderzenie. Nie? Drugie to było. A co to, za, co to pociąga za sobą, że tu masz tak ogromne liczby, a tu i nagle mniejsze? I co? No i no to pierwsze to jest właśnie to, że masz mniejsze możliwości korekty mm -hmm. lotu, że okay. tak powiem. Mm -hmm. Druga rzecz to jest na przykład proces NPD, który jest dużo bardziej skomplikowany, mm -hmm. bo. Jakby nie mówię, że w napojach jest prosty, ale wiesz, tam kiedyś udało nam się. Re, rekord to był od pomysłu do wprowadzenia na rynek trzy miesiące, nie? W okay. napojach. Tak, a jak chcesz zrobić duże NPD w, w FUDzie, no to jest półtora roku, dwa lata mhm. i to jeszcze ogromne inwestycje, bo to technologia. I tu też, jak no się tak. pomylisz no tak. i wstawisz sobie maszynę, która nagle się nie sprawdza na rynku, no mhm. to wiesz, to jest dziesiątki milionów złotych, które mhm. trzeba zainwestować, mhm. bo w napojach jednak technologia jest powtarzalna. E, no i, i, i jeszcze komplikacja tego rynku, no bo y, tam my mamy też tak ustrukturyzowany ten nasz biznes, że w, w rynku jednym mamy kilka marek, nie? Mm -hmm. Tam napojowo sokowych mm -hmm. To jest jedne, jeden rynek, jakby. A w później jest 17 rynków. No, tak. no i każdy ma, wiesz, y, trzeba przeanalizować mm -hmm. tego Nielsena, słynnego inne mm -hmm. dane liczbowe, inne insighty, mm -hmm. inna konkurencja, mm -hmm. inne grupy docelowe. I po prostu wiesz, nagle jesteś w takim, na takiej mapie, na której jest tyle zmiennych, mhm. że, że jest ciężko się w tym poruszać, ale z drugiej strony jest, jak to mówi nasz szef sprzedaży, jest czym grać. To mhm. znaczy jak jakiś rynek w danym momencie jest mocno atakowany, to można sobie odpuścić mhm. i gdzieś tam położyć fokus na inny i tak dalej. No a inną, inną kwestią jest jeszcze egalitaryzm. Bo napoje są jednak według mnie bardziej egalitarne, to znaczy tam są segmenty typu, mm -hmm. że masz premium, jakieś tam mm -hmm. wiesz, super wyciskane soki świeże mm -hmm. albo e, kombucha, czy kom, to teraz świeci triumfy i to jest jakiś tam, ale tak to wiesz, sok pomarańczowy piją wszyscy, mm -hmm. czy, czy tam ekonomii mm -hmm. jest segment, on jest tańszy, ale to na razie jest sok pomarańczowy. Mm -hmm. A food jest pełen napięć i w ogóle to, co nas zaskoczyło kilka lat temu, to to, że w Polsce jedzenie jest klasowe. W ogóle klasy są w Polsce nas zaskoczyło, bo wiesz, tego się ten temat gdzieś tam zaczyna teraz wypływać. A teraz rozumiem, że jesteś, bo to są bardzo silne podziały w tej sprawie. Również w polskiej socjologii część polskich socjologów dalej twierdzi, że nie ma klasy. Rozumiem, że jesteś w zakładce, w której już stwierdzasz, że są. Ja jestem w zakładce, że są, bo można je zmierzyć. Myśmy je zmierzyli. Ilościowo, okay. więc tam wychodzą... Powiesz, czy to tajemnica? Co wam wyszło? To znaczy, no to wiesz, zawsze jest tak z segmentacją, że jak ją sobie przygotujesz, to taką tak będziesz miał. Natomiast y, my zrobiliśmy segmentację na, na takie cztery, powiedzmy sobie, klasy ludową, niższą, średnią, średnią i wyższą. Jeszcze raz, to bardzo ciekawe. Jest klasa niższa, średnia, klasa średnia, no i potem jest klasa wyższa, która ma zazwyczaj wysoki kapitał. Mhm. To co ciekawe, czasem ma wysoki kapitał kulturowy, a niski ekonomiczny, mhm. ale no, gdzieś tam się klasyfikuje. To się kiedyś że... nazywało inteligencja. Tak, mhm. klasa, to, która zniknęła. <laughs> No jest może ograniczona. Znam wielu ludzi, którzy należą do tej klasy. Ja. I, i nie chcę się tak etykietować. To, jakby to słowo, którego już ludzie sami autodefiniując, się nie tak, używają. Żyjemy w takich czasach, że jest to obelga. Dokładnie. Niech mówią, że są influencerami słuchaj społecznymi. Tak jest, brzmi dużo lepiej. No. Czyli Wy mówicie są klasy. Bo powiedzieć bardzo ciekawą rzecz, że tam jest dużo napięć jakich. No jest klasa ta wyższa, która generalnie jest zdrowiej, mm. ma na to, jak dba o swoje ciało, gdzieś tam tu wchodzą diety pudełkowe, restauracje, jedzenie, tak jak na wakacjach byłem w Tajlandii, to chcę to zrobić w domu i tak dalej jedzenie premium, no i ona jest stosunkowo też trudna z kolei dla masowych producentów do spenetrowania, no bo to już są jakby takie smaki, których się masowo wyprodukować nie opłaca. Mm -hmm. Z tego też wychodzi taka, no nie, że odkrycie, ale warto to powiedzieć, że rzeczywiście nie ma też jednego sposobu, jednego przepisu na budowanie marki w tej kategorii foodowej, tylko trzeba mieć totalną orientację, do której z tych grup się mówi, bo tak jak powiedzieć wzory konsumpcji w każdej z nich są totalnie inne. Dokładnie i to jeszcze się dzieli, wiesz, bo, bo to mało tego, że są klasy, ale w tych klasach są jeszcze generacje, wiesz? Mm -hmm. I to jest jeszcze dodatkowa nakładka, no tak. a do tego masz jeszcze te kategorie, więc dlatego mówię, między napojami mm -hmm. a foodem jest po prostu, mm -hmm. wydaje mi się, dużo większy stopień jakiegoś takiego, mm -hmm. nie chcę powiedzieć skomplikowania, bo, bo, bo to też nie jest łatwe promować w SNN, wiesz, brandy, bo tam jest kolei ten, ten no nie paradoksalny zjawisko, o którym ty mówiłeś, że wiesz. Że, że jest trzech tam, nie wiem, dużych graczy i wszyscy mają tą samą wiedzę, tego samego konsumenta no tak. i trzeba tam jakby, każda ma swoje wyzwania, mam wrażenie, mhm. ale tutaj poziom komplikacji jest mhm. naprawdę ogromny. Czyli przejście z napojów do foodu to jest przede wszystkim główne źródło twojego stresu teraz, bo się wszystko skomplikowało. Nie, no skąd, stres to jest źródło właśnie, wiesz, inspiracji, mhm. bo to jest super interesujące przeskakiwać w ciągu jednego dnia na przykład mhm. przez pięć kategorii, jak jesteśmy teraz, mamy taki coroczny przegląd biznesu, czyli analizujemy właśnie co się, co się gdzieś tam podziało y, w ostatnich miesiącach. No i wiesz, rano rozmawiasz o makaronach, potem o sosach, no tak. wieczorem o i a, a na następny dzień masz trzy przetargi dotyczące mm -hmm. znowu trzech innych rzeczy. Mm -hmm. Więc to jest bardzo stymulujące, bym powiedział. Mm -hmm. A gdyby potraktować, bo wyszła nam też bardzo fajna opowieść o polskim społeczeństwie. Mm -hmm. Nie będę streszczał teraz, co dzieje się na zewnątrz i jaki rodzaj napięć w Polsce mamy, ale gdyby skupić się tylko na jednym parametrze, który też jest przedmiotem również i takiej dyskusji społecznej, i na koniec dyskusji też politycznej. I ona się, ten parametr, to jest kwestia, wiesz, y, trwałość versus zmiana, y, konserwatyzm versus jakiś rodzaj myślenia postępowego. To jak gdyby gdyby op narzędziem opisu było to, co widzisz właśnie w kategorii foodowej, to, to widzisz w Polakach właśnie więcej tego odruchu, zostańmy tu, gdzie jesteśmy, niech jest jak jest, czy bardziej to jest opowieść o właśnie poszukiwaniu bezpiecznej, czy nie, ale jednak zmiany. Co, co ty widzisz? No to odpowiem tak jak nasza koleżanka, y, którą serdecznie pozdrawiam z działu mediów, to zależy. Okay. I to bardzo mhm. zależy właśnie od tych klas, mhm. ale też od tych kategorii, segmentów, subsegmentów, w których się poruszamy. Mhm. Bo jeżeli weźmiesz sobie na przykład taką no, kategorię, nazwijmy to, dosmaczaczy, w, w, w sosów takich, płynie to tam są ketchupy, sosy mhm. barbecue i tak dalej. No to tam jest stosunkowo duża otwartość na nowości, ale, a skoro jest w kategorii koncentratów pomidorowych, nie ma jej w ogóle. Okay. Hmm. Natomiast też, chodzi też o kategorię, już nie tylko tak. o klasę, ale o kategorię. Ale ogólnie bym powiedział, że w kwestiach jedzenia Polacy są bardzo konserwatywni, hmm. tak en masse. Omas, mhm. mhm. e, No i to jest to, co już tam e, wcześniej mówiłem o tym właśnie, o tym tiramisu, mhm. o tym chorizo, że, że, to, że to są rzeczy, które... Czyli nam się znowu bańkowo wydaje, Ta, że wszyscy to eksperymentują. Znaczy, wiesz, z, z punktu widzenia miejsca, w którym dzisiaj przeprowadzamy tę rozmowę, Warszawy, mhm. która jest chyba uznana za jedną z stolic wege tak w jest. Europie tak. ponoć na, tak. największych, to to jest niewyobrażalne, mhm. ale... Wiesz, 50 km od Warszawy. Świat się wszystko się to jest tak samo jak Londyn w Anglii. Nie? Mm -hmm. To jest jakby zamknięty inny kraj, okay. można by rzecz, wręcz powiedzieć. Mm -hmm. I dlatego zawsze się śmieję, właśnie, jak rozmawiamy z naszymi tam różnymi partnerami biznesowymi, że ja mówię, że zapraszam na grupy mm -hmm. fokusowe do Żerardowa, no mm -hmm. bo to się wie, że oczy otwierają wszystkim. Nie? I nie ja mówię, że to jest złe. Ja Jasne. mówię tylko, że jakby Uralnie. dyfuzja innowacji, tak, obiektywizuje, mm -hmm. jest w Polsce wolna, jeżeli chodzi o jedzenie. Okay. No i teraz jest jeszcze ta kwestia związana z napięciami społecznymi, czyli wiesz, wojna, inflacja, mm. zmiany klimatyczne, mm. co powoduje, że ludzie w takich okresach wracają do rozwiązań znanych, bezpiecznych. Okay. E tak, widzisz coś? Tę tak. końcówkę? E poza tym wiesz, ludzi na, na mniej rzeczy stać, mm. mniej ludzi wychodzą też do restauracji, więcej gotują w domu. No ale wiesz, z drugiej strony masz znowu kontrtrend, że, że, że jest potrzeba osładzania sobie życia, mm -hmm. osładzania w takim szerokim Jestem. znaczeniu, co można Mam robić z jedzeniem, mm -hmm. tak. Do czego zresztą serdecznie zachęcam. <laughs> ale to tak jest <laughs> zupełnie przypadkiem. Produkty z baspeksu. <laughs> to wywołałeś, powiedziałeś słowo maspeks i to jest ostatnie pytanie, które chciałem ci zadać, ale właśnie bardzo ważne, bo trochę żeśmy potrącili temat um, sukcesu. Mm. No i maspex jest jakąś tutaj jakimś fenomenem. No bo trud, trudno dyskutować z tym jak jak dużo żeście osiągnęli. Przyjemne jest również to, że jest to firma polska, czyli jakby my Polacy również możemy, teraz zagadałem trochę <tryota> z innego segmentu zagadałem. <tryota> no ale tak jest, prawda, że, że bardzo często jednak marketing zdominowany jest przez marki międzynarodowe, a tutaj proszę bardzo i to nie jedna marka, tylko X, nie? I to pytanie na koniec jest takie, na ile wy jako organizacja, jak masz wiesz, wgląd do środka, na ile to rzeczywiście jest uświadomione, przeżywane i też w jakiś sposób, na ile to was napędza ta myśl, że no tak dużo życie osiągnęli? Nasz prezes powiedziałby ci tak, nic się nie starzeje tak szybko jak twój wczorajszy sukces. Mhm. I to mam na myśli to, że... No ciekawe, że wspomniałeś o tych korporacjach, bo to jest tak, że myśmy mieli 60 lat przegapione przez to, że byliśmy tam satelitą innego układu, kapitalizm na Zachodzie się rozwijał, mhm. więc myślę, że jest w tej firmie taki duch głód sukcesu na większą skalę. To znaczy tego, że można więcej, jeszcze więcej. Jest, mhm. i myślę, że jest przeświadczenie sukcesu, ale to co nas drjwuje. Mhm. To jest bardziej to, żeby tak naprawdę rozwinąć skrzydła i znowu cytując prezesa, nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. I to jest, Czyli na Polsce nie kończycie? No już, już, już jest jakby aspekt obecny, wiesz, od, od krajów bałtyckich po, po Bułgarię i, i na wielu rynkach eksportowych, ale faktycznie i to, i to chodzi i o geografię, i o też wielkość. Mhm. Tak. Mhm. Mhm. A ty byś o sobie powiedział, jesteś tym człowiekiem sukcesu? Myślę, że tak. Myślę, że jestem w bardzo uprzywilejowanej pozycji, myślę, że miałem w życiu dużo szczęścia w związku z tym, gdzie jestem, bo to wcale się nie musiało tak potoczyć. Wiele ludzi wiesz, ma podobne wykształcenie, możliwości i tak dalej, więc uważam, że tak, że udało mi się osiągnąć sukces. Chociaż wprowadzasz tutaj wymiar szczęścia, czyli jakieś rodzaj ma maszyny losowej, a ja mam wrażenie, że na szczęście można liczyć raz, może dwa, a potem jest jeszcze kwestia z, jakby, wiesz, indywidualnego tak. wysiłku i tego, co sam włożysz. No na pewno, na pewno ogromny wysiłek w to został włożony, bo ja też chyba mogę... Całą jakby przekonaniem powiedzieć, że, że dużo zainwestowałem w siebie, hmm. więc to na pewno tak, i, i szczęście, i praca. Hmm. Ale szczęście też myślę, że, hmm. że, że mi pomagało. Hmm. No to na koniec jeszcze mamy taki przepis na budowanie indywidualnej kariery. Myślę, że, że ta konkurencja rzeczywiście wszystko zanotowała. Także bardzo Ci dziękuję za bardzo fajne To Ja rozmowę. dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki na razie. To teraz skończymy. Dziękuję bardzo.